Witamy na torze Poznań. Zapraszamy na relację z pierwszej rundy BMW Cup 2016. Kwalifikacje skończyłem na 6 miejscu, ale zrobiłem tylko jedno pierwsze pomiarowe kółko, bo już na drugim miałem problem z hamulcami, pedał wpadał mi w podłogę, tak jak kilku nam zawodnikom, coś ta zmiana klocków na razie nie wyszła nam na dobre, ale wyścig to coś innego, będziemy starać się odebrać parę pozycji, także na wyścigu będzie nam lepiej. No, pierwszy start w sezonie. Pierwsze kwalifikacje udane, z trzeciego miejsca jadę. Całkiem dobry czas, w sumie lepszy niż w zeszłym roku, także zadowolony jestem. Natomiast bardzo, bardzo ciasno. Różnice pomiędzy mną a następnymi zawodnikami, bodajże 4 czy 5, to są setne sekundy, czy dziesiąte sekundy, także myślę, że pierwszy i drugi lewy będą na pewno widowiskowe. Kwalifikacje były dla mnie treningiem, bo wczoraj niestety nie udało nam się nic pojechać, szykowaliśmy samochód. Na nic nie działają, oby jak najlepiej. Kwalifikacje ogólnie przebiegły dość dobrze, bez żadnych przygód. 7 miejsce, czas 1.53 niskie, więc jestem ogólnie zadowolony. Z czasem coraz niżej schodzimy z kółka na kółko, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Dużo ludzi, więc będzie zabawa na pewno w wyścigu. W kwalifikacjach jechało mi się dobrze. Jest to mój debiut w tej serii, więc drugie miejsce jest dla mnie zadowalające. Jednak gdybym się sprężył na pierwszym, drugim kółku, gdzie wszyscy zrobili ten swój najlepszy czas okrążenia, bym się bardziej spiął. Może udałoby mi się osiągnąć to pierwsze miejsce, ale drugie nie jest złe i z tego startuję w nadchodzącym wyścigu. Także 4. miejsce ostatecznie. Jechało się bardzo fajnie na świeżych oponach. Pierwszy raz od 2 lat założyłem świeże opony na kwalifikacje. Różnica była duża na tyle, że udało mi się wykręcić czas na 4. pozycję do wyścigu. Chociaż zepsułem ostatnie okrążenie, za bardzo się chciałem postarać i wyleciałem na sam koniec. Myślę, że czas byłby dużo lepszy w tym. 4. pozycja, niemniej tak fajnie.
po pięknej walce Paweł Majczak, po pięknej walce Konrad Tabla, no i Robert Kuczek na pierwszym miejscu. Po pierwszej rundzie jestem zadowolony z osiągniętego wyniku, jednak mimo problemów, które miałem na starcie i przez pierwsze parę okrążeń, jakoś udało mi się uzyskać trzecią pozycję. No, gdyby jeszcze brakowało paru okrążeń, to może by się udało nawet drugie, ale jestem zadowolony. Takiego wyniku chyba nie mogłem sobie wymarzyć wcześniej, bo jest to mój debiut w tej klasie. Do tego mieliśmy spore problemy techniczne wczoraj po treningach. Okazało się, że głowica w silniku po prostu uległa awarii, więc najpierw dzięki uprzejmości kolegów z Bany Motorsport pozyskaliśmy taką głowicę i do drugiej w nocy składaliśmy ten silnik. W zasadzie dzisiaj jestem po niecałych 3 godzinach snu, więc wydaje mi się, że naprawdę wynik jest rewelacyjny. Na pierwsze miejsce zapraszam Roberta Chudziałka. Drugie miejsce Konrad Tadla. Trzecie miejsce Paweł Malczek. Jeszcze jedna nagroda, Piotr Bany, największy awans. No, wyścig bardzo udany. Udało się dobrze wystartować. Prowadzenia od startu do mety równo, stabilnie, także nie miałem mega trudnego zdania, tylko trzeba było utrzymywać tempo cały czas. Także bardzo jestem zadowolony z wyniku, także z kwalifikacji, z pierwszego czasu. Że ciężko pracowaliśmy na to poprzedni sezon, także teraz to procentuje i myślę, że będziemy się starali utrzymać to tempo przez cały sezon. Zapraszamy na relację z drugiej rundy BMW Cup 2016. Za godzinę startuje kolejny wyścig, drugi już w tym weekendzie BMW Cup. Startuję z 8 pola, myślę, że uda mi się pojechać jeszcze lepiej niż w poprzednim wyścigu. No i postaram się nie nawiązywać tyle kontaktu, żeby jakoś się przebić do przodu, jak najszybciej. Będziemy walczyć. W wyniku wczorajszego 9 miejsca dzisiaj startuję z drugiej pozycji, także ciśnienie mam ogromne, bo 8 szybszych zawodników za mną. No będę się bronił, chciałbym dojechać w pierwszej piątce. Czasy wskazują na to, że jak dobrze się pobronię, to powinno się udać. No, samochód działa i tak było. Szybcy koledzy za mną, w przodu zresztą też, także myślę, że będzie dzisiaj bardziej widowiskowo niż wczoraj. Uwaga, za chwilę start.
bardzo mocno naciskał, nie było łatwo mu uciec. Kuziak, to będzie twój rywal walki o tytuł mistrza Polski, zgadzasz? Na pewno. Konrad, jak podsumujesz dzisiejszy wyścig, a w zasadzie punkty, które zgarnąłeś wczoraj i dzisiaj? Myślę, że lepszego debiutu nie mogłem sobie wymarzyć. I zadowolony jest jak? Zadowolony dzisiejszego wyścigu, no punkty dosyć duże, konkurencja trochę pomogła w tym, ale podium jest, z czego trzeba się cieszyć. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Roberto, gratulacje. Konrad, gratulacje. Joziak, gratulacje. Witam po drugiej rundzie, która była, jak widać, dosyć emocjonująca. Trzecie miejsce Mikołaj Joziak. Gratuluję. Drugie miejsce Konrad Tadla. I pierwsze miejsce, tak jak wczoraj, Robert Kuziak. Nie wiem.